Cześć widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam po dłuższej przerwie, po miesiącu, ale nie miałem czasu, więc no nie nagrywałem, bo po prostu nie miałem czasu, więc was zapraszam do oglądania tego materiału. No więc dobra, dzisiaj jesteśmy u Srokaczy. Następny odcinek będzie u królików tamtych na dworze. No więc po prostu zaczynajmy. Tutaj maluszki potrosły chciałem wam pokazać. Maluszków jest 4. Samiczka fajnie odchowuje je. Bardzo fajnie. Damy im jedzenia, picie jeszcze damy. To przejdźmy dalej, na koniec będziemy dawać. Tutaj jest samiczka, ma dwa maluszki. Dwa sprzedane i jeden padł. Nie wiem czemu padł. I zostały dwa, bo dwa sprzedane, jeden padł. No i są dwa. Więc pierw pootwieramy. Tutaj są maluszki, zero sprzedanych, zero padniętych. Wszystkie się chowią fajnie. No tutaj więc otworzymy. Tutaj bez matki przedwczoraj wyniosłem na dwór. Muszą się też uczyć być same, bez matki, bez samicy. Dobra, idźmy dalej. Tutaj nie pamiętam, czy nagrywałem odcinek, ale chyba nagrywałem, że tutaj były, bo kiedyś były tutaj, ale tutaj już jest zdezynfekowana klatka, ale chyba nagrywałem, nie pamiętam, więc jeżeli nie nagrywałem, no to tutaj ta samiczka Iskra jest stąd przeniesiona tutaj z malochami już 2 tygodnie temu. Samiczka tamta poszła na dwór, zakacam ją wciąż. Maluszki wszystkie, zero sprzedanych, zero padło, więc fajnie. Dobra, teraz damy jedzenie. Więc tylko tutaj są bez matki młode. Tylko tutaj są młode, bez matki. O, taki śmieszny, bez noska. Dobra. Najpierw damy picia. Najpierw damy picia. Dobra, to też żeliśmy. To mają trochę. Też patrzę na kamerę, żeby dobrze było. Jeszcze tutaj. Dobra, jest dobrze. Ogółem te młode już będę też przenosić na dwór, bo już jest ciepło. Już zaraz, za 2 miesiące już wakacje, więc fajnie. Będą częściej odcinki. Jeżeli będzie ładna aktywność, to możemy zrobić nawet przez miesiąc wakacji co dzień daily odcinki. Ale to nie wiem. To by musiała być bardzo ładna aktywność, bo bardzo ładna aktywność by musiała być, bo co dzień to nie byłoby pomysłów. No ale by się wykombinowało coś. Dobra. Teraz tutaj tym damy. A zresztą nie musimy jej we wakacje, bo możemy i wcześniej. Ale to zobaczymy, jak to będzie.
Tutaj to maluszków jest bardzo dużo. W ogóle płeć będziemy... Możecie napisać widzowie, czy chcecie, żebym nagrał odcinek z sprawdzania płci królikom. Możecie napisać, a będziecie chcieli, na to nagram. No tutaj to trzeba uważać, bo ona... O, widzicie widzowie? Ona to gryzie. Więc trzeba uważać. Też z kamerą to... Niestety, ale... Na nią to trzeba uważać, bo hapsnie i... Będzie problem. Dobra. Jeszcze sianko damy. Tutaj sianko. Wcinają małe. Może słychać, jak krumczą. Mam podstawę w tym czasie. Chyba słychać. Na chwilę nie gadałem, bo chyba było słychać. Mam nadzieję. Sianko takie. Ale do tego sianka się przyzwyczaiły, więc... jest fajnie. Teraz będą częściej odcinki. Teraz będą częściej odcinki, bo już jest... Dobra. Jeszcze damy tym. Fajnie wcinają. Mam nadzieję, że słychać, bo to sobie posłuchacie. Zresztą, kto ma króliki, to wie, jakie odgłosy oddawają. Dobra, jeszcze tutaj. Jeszcze więcej przywziąć. No dobra. Wszystkie wcinają. Dzisiaj już też dostały. Fajne marzeczki. Też staram się też dłuższe odcinki, bo prosicie mnie o to, żebym dłuższe odcinki nagrywał, więc też się staram nagrywać dłuższe odcinki. Takie 10-minutowe, już jest 8 minut. Więc będę się starać zawsze tak. Więc możecie napisać, czy chcecie kolejny odcinek z płci, czy może z czegoś innego. Możecie napisać, z czego wolicie. To się postaram nagrać to. No więc co, to chyba tyle na tym, w tym odcinku. Samiczka jest fajna. Fajna samiczka, fajna. Zresztą wszystkie są fajne. Bo ta też gryzie. Tą też fajnie by było pogłaskać, ale rękę się wsadzi i będzie problem ją wyjąć. A jak się wyjmie, to przez sekundę. No więc dobra, dzięki za oglądanie tego materiału. Możecie zostawić łapkę w górę, no i komentarz.